Witam się z Wami po raz drugi dzisiaj. I po raz drugi dzisiaj będę przeprowadzać wywiad z moją kobietą rakietą. Zaraz zaproszę do Was Paulinę, która jest mamą alergika. O, już jest i zaraz ją zaprosimy. Bo też sama jestem mamą alergika, więc wiem, o co chodzi. Poczekam, aż Paula się pojawi. Pomysł na biznes. Aha, ten Musisz sam odwrotnie. problem. Odwrotnie, trzeba przekręcić kamerę. Aha, i znowu będziemy w ten sposób. Cześć, witaj kochana. Poczekaj, ja muszę też sobie przesunąć dalej, bo mi znowu ucięło głowę. Witaj kochana, bardzo mi miło cię gościć. Moje na wierzchu. Opowiedz proszę trochę więcej dziewczynom, czym się zajmujesz, i trochę parę słów o sobie. Witam Was, dziewczyny. Nazywam się Paulina. Z zawodu jestem pedagogiem. Jestem też mamą dziewczynki chorej przewlekle na alergię wsiewną. Na moim profilu, Bartka, nie widzę cię, nie wiem, czy chcesz coś Chcesz czy powiedzieć. nie chcesz? Jak chcesz, będę się spokojnie, bo wiem, że jesteś tyłem. Na spokojnie, mów, jak coś, to się wtrynie. Trącisz się. To jest Dobrze. przestrzeń dla ciebie, żebyś ty więcej mówiła, ja będę tylko dopytywać. Więc opowiedz jeszcze więcej, coś więcej o tym, co można znaleźć u ciebie na profilu i skąd ten pomysł się u ciebie zrodził. Na moim profilu generalnie zajmuję się pomaganiem innym mam, zorganizowaniem takiej bezpiecznej, wolnej od alergenów przestrzeni domowej, której sama jako mama potrzebuje, oraz pomaganiem przezwyciężenia im takiego fałszywego, błędnego przekonania: ja muszę teraz, szybko, ciągle, codziennie sprzątać, żeby pomóc mojemu dziecku złagodzić te objawy alergiczne. To jest bliskie mojemu sercu, dlatego że ja, kiedy Arianek był mały, zmagał się z bardzo dużą ilością alergii i bardzo dobrze wiem, co czujesz. Więc jakby i też to obarczanie samej siebie tym, że kurczę, czegoś nie zrobiłam, czegoś nie dopilnowałam i tak dalej, i wchodzenie w taki kierat trochę tego bycia po prostu zawsze na top. Więc to, co robisz, bardzo jest, uważam, ważne i bardzo się cieszę, że zaczęłaś ten temat i chcesz go zamienić w swój zarabiający biznes, w rakiecie biznesu. Powiedz mi, co się tak najbardziej zmobilizowało do tego, żeby dołączyć do rakiety? Opowiedz tą swoją historię, jak to się stało? Generalnie ja jestem z tobą, Batka, jak wiesz, już długo, długo. Jestem chyba jedną z tych dziewczyn, klientek, które mają wszystkie twoje programy. I od razu, jak dodałaś pierwsze story o rakiecie, u mnie to trwało chyba 10-15 minut i ja już byłam, ja już dołączyłam, ja wiedziałam, że to jest to, co ja chcę, czego ja potrzebuję w tym momencie. Ponieważ to z tą alergią, z tym pomaganiem tym rodzicom, z tym, co siedzi u nich w głowie, wiedziałam, że to jest dla mnie ważne i chciałam się tym podzielić z innymi, tym moim doświadczeniem, tą całą moją drogą, jak ja doszłam do tego punktu, do którego teraz jestem. Więc rakieta, punkt, u mnie się lampka zaświeciła i ja wiedziałam, to jest dla mnie w idealnym punkcie, dla mnie w idealnym momencie. Właśnie dzisiaj też rozmawiałam z Agatą trochę chwilę wcześniej i to jest też tak, że właśnie dziewczyny są ze mną długo i mają też do mnie zaufanie. Natomiast to jest też tak, że my też idziemy różnie swoją drogą i ewoluując, to też jest na przyszłość dla dziewczyn, które myślą teraz o jakimś swoim biznesie, że tak naprawdę nasza droga nie kończy się w tym momencie, że ja teraz podjęłam decyzję o takim czy innym biznesie, bo kiedy się nauczymy robić, ja tutaj moją marchewkę tłamszę, kiedy się nauczymy robić biznes, to tak naprawdę te kolejne pomysły, czy na oferty, czy na to, że nasza droga się trochę zmienia, też się zmieniają i też mogą ewoluować. Natomiast kiedy mamy już fundamenty, to się staje proste. Powiedz mi, czy miałaś taki moment w rakiecie, kiedy dołączyłaś i potem okazało się, że kurczę, jednak nie wiesz, czy to dla ciebie, nie wiesz, czy podołasz, czy znajdziesz na to czas, w ogóle jak sobie radzisz właśnie ze znajdowaniem czasu, będąc mamą alergika, mając tak wysoko postawioną poprzeczkę na to, żeby jednak no, działasz bardzo aktywnie w programie i jak to robisz?
Wiesz co, takie chwile załamania to chyba miałam nawet w zeszłym tygodniu. Dokładnie. Wiesz, czasowo. Ja jednak pracuję jeszcze zawodowo, do tego właśnie te takie muszę, z którym nie do końca muszę, ale no jednak ta regularność w tym sprzątaniu musi jakaś być, tak? Do tego jeszcze ja nie jestem aż tak techniczna, No to są więc wyzwania, to nie? wszystko dokładnie, ale generalnie idzie wszystko do przodu. Program jest super, fajnie, że to jest takimi kawałkami, a nie takie boom na raz, bo to pierwsze szkolenie to było bardzo przełomowe. Ja zaklikło wszystko, ale po prostu głowa mi parowała. Bo to właśnie jest tak, że wchodzimy, jesteśmy pełne takiego entuzjazmu i wiemy, że to chcemy, ale to tak jak wiecie, jak wyjdziemy w góry, no na początku wydaje nam się, juhu, super, mamy dużo energii, a potem nagle się okazuje, że te trudności są, że to jest dużo nowej wiedzy, nowych doświadczeń, też są nowe osoby. I to być może bywa przytłaczające, natomiast też to jest, no, pokazuje też to, że nawet będąc na etacie, pracując, mając mnóstwo swoich obowiązków, kiedy masz te priorytety i chcesz sięgać po te swoje marzenia, to znajdziesz sposób, znajdziesz czas i stawiasz się. Ja uważam, że no, dziewczyny ogólnie się bardzo stawiają w rakiecie, ale jesteś jedną z tych osób, która się stawia. Robisz rolki, robisz wyzwania, pokazujesz, tworzysz grafiki, no, bardzo jestem pod wrażeniem tego, widzę, że dziewczyny, które już są teraz w drugiej edycji rakiety, też dołączają, macham wam, że robisz bardzo duże postępy, pomimo iż właśnie to jest trudne. Powiedz mi, co najbardziej cię wspiera w tym programie? Generalnie Twoja pomoc, ale też grupa. Dziewczyny, które są na grupie, to jest po prostu sztos. Tak jak powiedziałam, zeszły tydzień dla mnie był ciężki. Miałam dużo swoich terminów, praca, dom i tak dalej. No i nie musiałam się wyżalić. Ja się po prostu musiałam wyżalić. Napisałam dziewczynom, no nie dam rady, po prostu nie dam rady, już nie wiem, paruje mi mózg, nie wiem, w co mam ręce włożyć. Ale dziewczyny, super napisały, poradziły. Uspokój się, wróć do lasera. Tam jest podstawa i wszystko na spokojnie ogarniesz. Dlatego grupa to jest sztos i Twoja pomoc też. Zawsze jesteś aktywna, pomagasz nam, więc jest to super. Dla mnie właśnie też, bo ja mogę mówić Wam o rakiecie z perspektywy jakby z zewnątrz, to czego ja chciałam tworzyć w tej przestrzeni, jaką strukturę, jaką wiedzę Wam przekazać. Natomiast wiem o tym dobrze, że z perspektywy uczestnika bardzo ważne jest to, że jednak jest grupa i że jesteśmy w przestrzeni osób, które są takie, mają też te trudności jak my, że to nie jest tak, że jest tylko różowo i same po prostu. Ja chciałam powiedzieć butterfly, motyle i tęcza. Natomiast, że każda z nas ma życie i wiecie, ja też doskonale to znam, bo ja też budowałam swój biznes i nadal buduję też z domu, będąc mamą, nie mając jakiejś pomocy do dziecka. Teraz chodzi do przedszkola i już jest trochę częściej zdrowy, ale to też to tak nie było od początku. I że to jest też możliwe i to, że jesteśmy w grupie osób, które mają podobne marzenia, to właśnie no, czasami się wyżalimy, a potem stajemy i robimy, stawiamy swoje małe kroczki. I to jest dla mnie też bardzo ważne, że wy wszystkie opowiadacie na tych wywiadach o tym, że ta grupa daje wam ogromną wartość, ale przede wszystkim też ja widzę z boku wasze postępy, bo czasami ty nie widzisz tych postępów tak bardzo, bo nam się wydaje, że ugrzęznęłaś na tej czy na tamtej rolce. Natomiast jednak jest tak, że ja widzę wasze postępy i widzę, że te stawianie się każdego dnia do tego, żeby zrobić coś, postawić jeden mały kroczek, daje efekty i grupa jest też aktywna dlatego, że wy po prostu działacie. I to jest też z mojej perspektywy największym plusem. A powiedz mi tak, no bo ostatecznie zdecydowała się dołączyć tak szybko, ale powiedz mi, czy miałaś wątpliwości jakieś? Co było dla ciebie takim, zastanawiałaś się, czy z czym sobie poradzisz? Bo jest to jednak też zobowiązanie i 3-miesięczne, i też jest to dosyć spora inwestycja. Czy miałaś jakieś takie, zanim podjęłaś decyzję? Znaczy, ja bałam się tego, że porwę się, jak to się mówi, z motyką na kamień, że tak, ja chcę, ale no, chcę, a zrobię, to są dwie różne rzeczy, tak? No, dlatego
ta twoja motywacja, która trochę nas pcha, i dziewczyny, to, że z tego tylko chcę, jest to, że ja to robię. To ja wiem, że ja tego chcę, jest to dla mnie ważne, więc... Więc idziesz, po prostu idziesz do przodu. Dokładnie. Powiedz pcham mi, ten mój wózeczek. Powiedz mi, bo czy ten pomysł, bo ty dołączałaś już i miałaś ten pomysł, czy ten pomysł stał się dla ciebie jaśniejszy, czy jak w brakiecie oceniasz tę swoją transformację, powiedzmy od samego momentu tego dołączenia z pomysłem do tego miejsca, w którym teraz jesteś? Co się zmieniło? Znaczy powiem ci, ja jeszcze w sumie przed rakietą, jak myślałam o swoim biznesie, to zastanawiałam się, czy iść bardziej w organizację mieszkania, domu i tak dalej, czy właśnie w tą alergię. Wcześniej słyszałam, że biznesy dla mam nie są opłacalne, że tak powiem. Ale ogólnie twój mindset, to jak ty pokazujesz, jak jest twój biznes, uświadomiło mi to, co ja w ogóle mówię, jaki biznes dla mam nie jest opłacalny. To jest super biznes i ja chcę w to iść. I tak jak też na początku ja nie do końca byłam pewna, jakie te treści mam publikować, no bo ja nie jestem żadnym alergologiem ani nic. Ja mówię tylko to, co się dzieje u mnie w domu, z mojego doświadczenia, czego się sama nauczyłam, tak? Ale generalnie... Dziewczyny, ty popchnęłyście mi, ty masz takie doświadczenie, dziewczyno, ty pokaż to. Dokładnie tak, bo to jest to, że czasami my potrzebujemy, właśnie, że musimy być alergologiem, ale często alergolodzy nie, wiecie, ja chodzę z moim synem do alergologa, to czasami mam wrażenie, że pani nie ma dzieci, że jakby te rzeczy są proste z perspektywy właśnie takiego, no, z książki. Natomiast nasza historia ma taką moc, że my potrafimy tą historię, że my same przez to przeszłyśmy, więc wiemy, co się nie sprawdza. I to jest też tak, to, czego ja wam pokazuję w rakiecie, że to nie o to chodzi, żeby od razu było perfekcyjnie, bo nie jest, bo ty też do swoich rozwiązań nie doszłaś. Od razu wpadłam, pani alergolog mi powiedziała, co mam robić i to się sprawdziło. No świetnie, zaczęłam robić, a potem się nic nie sprawdziło, bo no, jednak to są dziecko, to jestem ja, człowiek i to wszystko nie idzie tak, jakbyśmy sobie założyły. Dlatego ja zawsze zachęcam dziewczynę do tego, żeby jednak skupić na tej swojej historii i na tej drodze, bo ta transformacja, która przyprowadziła ciebie do tego miejsca, w którym jesteś i ty to ogarniasz, to jest to doświadczenie, za które ludzie chcą płacić. A jeśli chodzi o takie przekonania właśnie, że biznesy dla mam się nie opłacają, ja osobiście uważam, że to jest nieprawda, dlatego że mamy kupią dziecku wszystko, sobie dokładnie nie kupią, prawda? Dokładnie. Więc jakby jeśli, zwłaszcza jeśli też chodzi o takie rzeczy, które są w temacie zdrowia, no ja sama wiem, z czym się mierzyłam. Ja myślę, że w przypadku właśnie mam alergików, czy dzieci, które no mają, ja mój syn miał alergie pokarmowe, natomiast to skórne też, chociaż ogólnie rzecz biorąc ten temat długi. Natomiast mierzą się też z samotnością i niezrozumieniem społeczeństwa, że ludzie dokładnie po prostu pewnych rzeczy nie rozumieją. I na przykład ja osobiście, mój syn ma uczulenie na sierść psa, bardzo dużą, taką, że po prostu, no bardzo dużą. Więc dla mnie, jeśli ktoś podchodzi do nas z psem, no to nawet nie o to chodzi, czy on się boi go, czy nie. Natomiast jest to dla mnie kwestia zdrowia i bezpieczeństwa mojego dziecka. Natomiast raz musiałam się spotkać z tym, że pani po prostu na mnie nakrzyczała, że jestem nienormalna, bo dziecko po prostu wychowuje w strachu. I wiecie, no i to jest taki moment, w którym ktoś uważa, że to jest takie fajne wychowywać dzieci ze zwierzętami i super, natomiast to jest też druga strona medalu, że ja muszę też w jakiś sposób do tego podejść, dlatego że ja potem muszę się z tym mierzyć, z tymi konsekwencjami. I dla mnie też właśnie takie to, że ty mówisz o tym, jest na tyle ważne, dlatego że po prostu inne osoby, które mierzą się z tym, też mają miejsce, w którym mogą poczuć się, tak jak ty się czujesz w rakiecie, że nie jesteś sama, stawiając te swoje biznesowe kroki, mając gorszy dzień, tak samo inne mamy, które mierzą się z tym, z alergiami u swoich dzieci, nie czują się jak jakieś, wiecie, wariatki, które po prostu nie pozwalają swoim dziecku, nie wiem, bawić się maskotkami na przykład. Dokładnie, wiecie, o co chodzi. Dokładnie. No, więc to jest też moim zdaniem ważne,
że tworząc biznes serca, z naszej misji, z naszego takiego historii naszej, jesteśmy w stanie naprawdę głęboko wejść w ten program, w ten proces i głęboko pomóc osobom, którymi chcemy współpracować, dlatego ja mocno kibicuję Tobie i temu, co tworzysz i wiem, że stworzysz wspaniałe rzeczy. Właśnie, powiedz mi, jakie masz plany biznesowe, jak byś chciała, żeby to w idealnym świecie wyglądało w najbliższych miesiącach? Wiesz co, w planach mam do końca tygodnia wypuścić moje pierwsze freebie. Uwielbiam. A myślę, że... słuchać. Bo wszystkie dziewczyny są na tym etapie i to mi się podoba, że idziecie zgodnie z planem, czyli tak jak jest zaplanowane w rakiecie, tak wy działacie. Dokładnie. A myślę, że do końca czerwca wypuszczę mój pierwszy produkt. Już jest zarys. I zobaczymy, jak to pójdzie. Ma to być taki workbook z taką instrukcją audio. Wow. Więc zobaczymy, jak to będzie działać. Mam ciary. Dla mnie to jest po prostu, widzicie, to jest właśnie ta transformacja, którą czasami nie widzimy siedząc w środku. I też wiele osób mnie pyta, że no, jakby dołączając do programu, że no to co, czy na pewno za 3 miesiące wypuszczę produkt. To zależy od Ciebie, jak się będziesz stawiać, ale jak widzicie, słuchając też tutaj i czy Agatą dzisiaj mieliśmy rozmowę, czy no cały tydzień po prostu mamy dziewczynami z rakiety. I to też jest dla mnie niesamowite, że się stawiacie do tego live'a tutaj i tak chętnie tyle osób dołączyło, bo ja się bałam, wiem, może dobrze, jedna, dwie osoby się zgłoszą. Beatka, a jednak to jest mój pierwszy live. Więc dziewczyny też, wysyłajcie tutaj teraz dla Paulinki dużo serduszek, dlatego że to jest też odwaga, której nie było wcześniej, ale żeby pojawiła się odwaga na to, żeby wypuścić swój pierwszy produkt, na to, żeby mówić do swojej społeczności, żeby publikować rolki na... Dawajcie, że te serduszka, bo Agatka nie widzi, potem sobie obejrzy. Agatka mówi, Jezu, Paulinka, bo jeszcze za dużo dziewczyn masz. Wiesz co, ja jeszcze w międzyczasie nagrywam dla Was też szkolenie, które będą jutro na platformie i ja jestem po prostu cały czas w gadaniu, więc już się na wysokich obrotach. No. Natomiast jak się rozgadam, to już wiecie, leci mi za koleją, robię taki w jednym czasie to samo zajęcie, to wtedy idzie mi szybciej. Bardzo dziękuję za milion serduszek, które wysyłacie. Natomiast jest też dla mnie, to pokazuje mi to, że jeżeli się najpierw zrobisz jeden krok odważny, czyli wejdziesz do programu, to potem ta odwaga się jakby jest jak mięsień, nie? Coraz więcej się tego pojawia i gdybym ja Ci powiedziała wtedy, kiedy dołączyłaś do programu, że Ty wyskoczysz u mnie na live'a za 2 miesiące, nigdy? To myślę, że byś nie uwierzyła. W życiu. Ja przełamuję z Tobą moje pierwsze lody, Batka. Widzisz, Paulina też, do Pauliny mają ze mną pierwsze razy, bo Paulina też... Olga w codzienności, też Paulina miała swojego pierwszego live'a i świetnie sobie radzicie. I widzicie, i to jest też, i to mi się podoba to samo, co właśnie u Pauliny. Też włączyło się kamerkę na drugą stronę i wtedy nie ma stresu, bo one już wiedzą, że trzeba w takich sytuacjach po prostu sobie poradzić. I wiecie, i to jest też fajne i też jestem ja zadowolona z tego, że macie tyle odwagi, ale ta odwaga jest jak mięsień, czyli dołączasz do programu i ufasz, że to po prostu małymi kroczkami dojdziesz tam, gdzie chcesz, nie? Więc to jest dla mnie niesamowite. Powiedz trochę więcej, gdzie można Cię znaleźć, zaproś do swoich przestrzeni, dziewczyny możecie zacząć obserwować, a jeśli macie jakieś pytania do Pauliny albo do programu Rakieta, to piszcie do mnie, do nas tutaj komentarze. A Paula, powiedz więcej troszkę o swoim Instagramie, o tym, co gdzie Cię można znaleźć. Na Instagramie możecie mnie znaleźć pod nickiem Życie z alergią. Tam znajdziecie pewno pełno ważnych informacji odnośnie jak prowadzić dom, w którym mieszka alergik, pełno takich tipów, ekopatentów, więc serdecznie Was zapraszam. Tak, widzę różnego odpala też różnego rodzaju wyzwania i tak dalej, więc tworzy fajną społeczność i myślę, że jeżeli masz podobny problem, to zapraszam Was do Pauliny, bo też już wkrótce będzie można odebrać jakiś darmowy produkt, no i ewentualnie skorzystać z workbooka. Jeśli macie dziewczyny jakieś pytania jeszcze, to dawajcie mi znać. Jeśli chcecie dołączyć do rakiety,
to możecie skomentować rakieta i wyskoczy Wam automatyzacja, wyśle Wam informacje o tym, jak dołączyć i więcej też informacji o programie, jak to wygląda, jak, no jak to wygląda. Natomiast jeżeli już oglądacie piątego live'a i cały czas myślicie, że tak, tak, chcę dołączyć, ale jeszcze coś się waham, to napiszcie do mnie wiadomość prywatną i możemy się umówić wtedy na taką 20-minutową rozmowę ze mną jeden na jeden i rozwiejemy wątpliwości, bo wiem, że są takie osoby i też już umówiłam się tutaj na taką rozmowę, więc jeśli jest to dla Ciebie ten moment, że Ty po prostu chcesz ze mną pogadać, czy na pewno to jestem ja, bo dziewczyny, które są w pierwszej edycji, powiem Wam szczerze, że dołączyły w ciągu 10 minut, większość, natomiast to są dziewczyny, które mnie znają od lat. Jak słuchacie live'ów, no to wiecie, że one mnie znają od lat i dla nich to nie było zastanawianie się, czy tak. Bo tak. Natomiast teraz w tym momencie wiem, że jest tutaj bardzo dużo osób, które są nowe, które mnie dopiero poznają i nie znają mnie z tego mojego drugiego ja, czyli z bycia z Beatą od oszczędzania. Więc jeśli potrzebujecie trochę się lepiej ze mną poznać, to ja Was zapraszam, bo jak widzicie, można ze mną pogadać. Paulinka, bardzo Ci dziękuję za to, że się odważyłaś, że jesteś, że się stawiłaś, bo to jest, myślę, że milowy krok też dla Ciebie. Oj, bardzo tak. Dziękuję wszystkim dziewczynom, które były z nami już po prostu na kolejnym live w tym tygodniu. Jeszcze jutro Ilona. No, natomiast bardzo Ci dziękuję, a Was zapraszam do Pauliny i do skorzystania z jej oferty, albo z mojej rakiety. Bardzo Ci dziękuję dokładnie. I do usłyszenia i do zobaczenia, kochani. Dzięki pa! Wielkie. Pa!